Ragnarki jest nowotworem, który pojawia się relatywnie często, aczkolwiek nie należy do najczęściej występujących nowotworów. Mówimy o około 4,5 tysiącach nowych zachorowań rocznie, ale niestety mówimy o ponad 2,5 tysiąca zgonów rocznie, co wskazuje na to, że ponad połowa chorych z tym rozpoznaniem umiera z powodu raka nerki. Mężczyźni są bardziej narażeni niż kobiety na nowotwór nerki i jest więcej zgonów wśród mężczyzn. Na pewno duże znaczenie ma również tutaj palenie tytoniu. Część pacjentów niestety dostarcza sobie w ten sposób dodatkowy czynnik ryzyka. Ten nowotwór jest nowotworem, który nie daje objawów, daje je dopiero w momencie dużego zaawansowania. I w zeszłym roku pojawiły się tak naprawdę dwa nowe leki istotnie wydłużające przeżycie chorych z rozpoznaniem raka nerkowo-komórkowego. Niestety te nowoczesne leki, które się pojawiły, są w Polsce nierefundowane, a w większości krajów Europy czy w Stanach Zjednoczonych są to leki standardowo stosowane w leczeniu chorych z tym rozpoznaniem. Leki zarejestrowane obecnie w terapii raka nerki przed rokiem, czyli m.in. inhibitory kinastyrozynowych, inhibitory z CIMET, to są leki, które przedłużają pacjentom życie i dlatego są tak ważne. Dlatego tak ważne jest, żeby te leki były w Polsce zrefundowane, bo w polskich warunkach w tym momencie trudno powiedzieć, że lekarstwa, które stosujemy, z pewnością przedłużają pacjentom życie, a te leki z pewnością je przedłużają i to wiemy na podstawie badań klinicznych.